Cześć, tu Marek i Rośliny. Witam Was w odcinku specjalnym, w którym będziemy okaleczać rośliny. Zapraszam. Bona się podniosła. Bona? Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co będziemy robić? Tak? Pan Puch też przyszedł. One wiedzą, do czego jest ten tasak. Nie do choi. Więc spokojnie możemy wziąć Pan Pucha. Cześć, Pampi. I powiem wam, o co chodzi w tym odcinku. 50 dni temu, tak, bo sprawdziłem specjalnie, 50 dni temu przetestowałem otrzymaną w prezencie pastę cytokininową. I teraz podzielę się z wami rezultatami mojego eksperymentu, powiedzmy. Otóż ta pasta cytokininowa to jest substancja, która miała pobudzić rośliny do rozkrzewiania. Ona działa tak, że blokuje auksyny, w sensie działa odwrotnie niż auksyny. Auksyny powodują wzrost w górę i to, że roślina się nie rozgałęzia, natomiast rozgałęziają się korzenie. A cytokininy wręcz przeciwnie powodują, że korzenie rosną nierozgałęzione, a za to część nadziemna rośnie bardzo taka rozkrzewiona. Cytokininy pobudzają pąki boczne w pędach i powodują, że pojawiają się dodatkowe pędy na roślinie bez konieczności jej cięcia. Ale no, powiem wam, że u mnie skuteczność to okrągłe zero. Przetestowałem to na wielu hojach. Zresztą pamiętacie może ten odcinek. Mamy zresztą tutaj te rośliny, na których to testowałem, plus jedną, którą się chciałem pochwalić, bo mam taką bździągwę sulawesianę, z której byłem bardzo niezadowolony, jak ją kupiłem, bo przyszła taka mała. Myślałem, że to będzie naprawdę roślina potężna, dlatego że ona ma takie liście normalnie, a nie takie. I od tego czasu nawet nie urosła ani odrobiny. Dopiero teraz, jak zacząłem robić intensywną terapię u siebie w witrynce w sypialni, bo tam po prostu psikam rizotonikiem, nawozem, wodą, po prostu podnoszę wilgotność, mata grzewcza chodzi na pełnej. I w końcu się obudziła księżniczka i wypuściła takiego malutkiego pypcia, że ledwo go zauważyłem dzisiaj właśnie, przeglądając rośliny, poszukując tych z eksperymentu. No ale bardzo się cieszę, może nagram, póki jeszcze jest, bo nie wiadomo, co z nim dalej będzie. Jednak póki co odstawiam ją na bok i skupmy się na roślinach, które mam tutaj, te, które smarowałem wcześniej tą właśnie pastą cytokininową. Przez te dynie to pachnie tutaj, jakbym robił obiad. Ale skupmy się na tym. Chciałem powiedzieć, że ta pasta w ogóle nie jest dostępna tak w sklepach u nas. Można ją kupić na Allegro, Elixie czy gdzieś tam od ludzi, którzy sprowadzają ją ze wschodu. No i ja używałem jej w ten sposób, że smarowałem tą pastą powierzchnię wokół węzłów, które chciałem pobudzić do wzrostu. Niestety, jak widać, żaden z tych węzłów się nie obudził i wszystkie rośliny jak stały, tak stoją. Dlatego postanowiłem zadziałać bardziej drastycznie i tym razem je skaleczę. Bo niektórzy mówili, że kaleczą rośliny po to, żeby te cytokininy wniknęły w głąb. Ja myślałem o tym, że potraktuję moje hoje łagodnie i po prostu posmaruję je tylko tak, że może to wniknie przez skórę, może nie wniknie. No i jak widać, 50 dni minęło, nic się nie zmieniło, więc nie zadziałało. Dlatego tym razem postanowiłem użyć igły i drapać, żeby skaleczyć i dopiero wtedy posmarować pastą cytokininową. Tym razem mam również rękawiczki. Ostatnio się w nie zaopatrzyłem. Zaopatrzyłem się w nie w sklepie, bo mówiłem, że mi się skończyły. No i bo te cytokininy to jednak nie jest nic dobrego dla człowieka, żeby się tak tym dotykać w ogóle. Więc trzeba zachować ostrożność. Będę to nakładał pędzelkiem. No i weźmy się, w ogóle będę po kolei też mówił o tych hojach, no bo czemu nie? Hoja SP Vietnam Polineura Complex. Słuchajcie, właśnie zrobiłem się, a zresztą powiem wam o tym przy innej okazji, bo zrobiłem się w jajo. Jak przyjdzie ta roślina, to wyjaśnię. Ale spójrzcie na to, jak zmieniła się ta hoja u mnie i w ogóle jak zmienny jest kształt jej liści. Jak przyszła do mnie, to miała liście takie grube u nasady, zwężające się i dosyć krótkie, a później zaczęła wypuszczać takie wąskie i długie, a teraz znów robi takie jak wcześniej. Wiecie, co się zmieniło? Światło.
przez jakiś czas ta choja stała tutaj na półce i tutaj miała światło z takich słabszych LEDów, w sensie po prostu mniejszej mocy. A teraz od jakiegoś czasu stoi w witrynce i w tej witrynce dostała mocniejsze światło, też LEDowe, ale mocniejsze. Liście od razu zrobiły się bardziej takie jak na początku. Chociaż nie wiem, które mi się bardziej podobają. No, to już kwestia gustu chyba. W tej chwili jest już na tyle długa, że leży. I nie wiem, czy jej nie potnę, ale póki co stwierdziłem, że jeszcze dam jej jedną szansę i zacznę na niej ten eksperyment. Mamy tutaj igiełkę, którą podrapię roślinę. To jest igła iniekcyjna w moim przypadku. Więc ona jest z jednej strony ostra. Ma taki czubek. I tym czubkiem właśnie zamierzam troszeczkę pokaleczyć tę roślinę. Tak, żeby zechciała przyjąć trochę tej pasty. Jak widać, albo i u was to raczej nie widać, ale poszło tutaj mleczko na pędzie i teraz to mleczko spróbuję pokryć pastą. No idzie ta pasta, czy nie idzie? W ogóle pastę trzymałem w lodówce, bo tak się powinno ją trzymać. Ale ściska mi teraz, jest taka twarda. O, dobra. Wyszła. Wyszło trochę tej pasty. Bardzo gęsta. W sumie spoko. Na liście raczej nie chcę nakładać. Chociaż tak jak wam opowiadałem w tamtym odcinku, te cytokininy można stosować też dolistnie z surfaktantem, bo tak się robi w rolnictwie przy produkcji jabłek u nas. No dobra. Posmarowałem te dwa węzły i zobaczymy. Może tym razem się uda. Damy jej powiedzmy miesiąc i zobaczymy. Jak się nie uda, to trudno, to już wtedy po prostu podziękuję jej, w sensie, no nie no, potnę ją wtedy na kawałki. Tutaj mamy gorszą sytuację, dlatego że ta Hoya insularis ma bardzo krótki pęd nad cięciem, dosłownie milimetry. Więc będzie trudniej to zrobić, ale też coś tutaj skaleczymy, no. Trudno. Jest jeszcze taka opcja, nad którą też myślałem, ale tutaj to jest wręcz niewykonalne, żeby ją skrócić po prostu, żeby obciąć część tego pędu, który jest taki już zasuszony nad węzłem i na tym nowym cięciu posmarować, no bo tam na pewno się wchłonie. No zobaczymy. Nic nam nie szkodzi. Te choje już też mam od dawna, bardzo na nią liczyłem. W sensie bardzo liczyłem na to, że ona zacznie rosnąć i będzie piękna, bo bardzo mi się podobają jej i liście, i kwiaty. A w tej chwili mam tylko dwa liście, chociaż dobrze, że dwa. Ale no, szału nie ma. Dobra. Posmarowałem i idę dalej. No co zrobić? Przypominam wam o tym, że w poprzednich latach też nagrywałem odcinki na Halloween i one są bardziej, myślę, takie klimatyczne. Dlatego jeżeli nie oglądaliście albo macie ochotę sobie przypomnieć, to zachęcam. Może zrobię playlistę Halloween i podepnę ją tutaj, jakby ktoś chciał spędzić trochę więcej czasu na oglądaniu głupot roślinnych. No dobra, ale kaleczę te roślinki, biedne. Czego to ludzie nie wymyślą po prostu z tej zachłanności, żeby mieć rosnącą roślinę, no? Ale po co ona jest? No przecież powinna rosnąć. Tak to do niczego nie prowadzi, taka stagnacja. Tu jest ciężko cokolwiek zrobić. Bardzo twarde. No dobra, na pewno jest podrapane. Może to coś da. No naprawdę byłoby szkoda, gdyby to nic nie dało. No roślinie to tam wszystko jedno w sumie. I tak stoi, tak stoi. Ale no ale szkoda po prostu takiego potencjału marnować, jeżeli to może coś pomóc. To jest choja Svetlana, którą mam już też jakiś czas i cały czas ma jeden liść, więc nie polecam. Przynajmniej tej mojej nie polecam na razie.
kto wie, gdzie tutaj coś zrobimy. To jest Hoya Aflambi. Bardzo fajna. Niestety ma tylko dwa liście i nic więcej nie robi. Ta zrobiona. A tutaj mam Teddy Bear. No i tutaj posmarowałem sam liść i nie pobudziło go to do żadnego wypuszczenia czegokolwiek. Bo widzę tutaj nawet jeszcze ślad po tym smarowaniu pastą z poprzednim razem. Rozgarniam trochę te kamyki, bo chciałbym tu się dostać głębiej trochę. No i też skaleczymy, no co. Tego jakoś nie będzie mi szczególnie szkoda w razie czego, bo po prostu nie dość, że nie rośnie, to jeszcze tyle wystaje poza kubek. Zajmuje dużo miejsca, a produktywność zerowa, więc najwyższa pora się ogarnąć. Żeby się nie okazało, że ta moja pasta jest jakaś trefna. To dopiero by było. No ale czemu miałaby być? No czemu? Przecież jest normalna. Tak jak sprzedają. No dobra, i tu kolejna roślina. Hoya Piestolepis, która była prezentem i niestety nic z tego nie wynika. W sensie, no, dostałem ją, ale ona nic mi od siebie nie dała jeszcze. Kto to widział takie kołki mieć? Smaruje grubo. Zero do stracenia. Dobra, i tej nie ruszam, bo ona sobie rośnie elegancko. No okej. Więc tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o eksperymenty. Póki co po 50 dniach na razie uważam, że jest to bubel i do niczego się nie nadaje ta pasta, ale może jeszcze zmienię zdanie. No bo jednak dostaję od was informację, że jednym wychodzi, drugim nie wychodzi. I może właśnie kwestią jest to, że jednak trzeba to trochę tę ciągłość tej skórki naruszyć, żeby to w ogóle miało sens i żeby to wniknęło do środka. Zobaczymy. Tymczasem życzę wam miłego Halloween. Dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję patronom za wspieranie kanału. I zachęcam do odwiedzenia Nocnych Marków, mojego drugiego kanału, gdzie są podcasty kryminalne, bo jest podcast halloweenowy. No i to tyle. Do zobaczenia.